Cześć! 12 miesięcy, 8 filmów na kanale, w tym 2 unboxingi i 1 zapowiedź. Wiecie co? Zastanawiałem się, czy całkiem już sobie tego nie odpuścić i to byłby świetny clickbait na miniaturkę tego odcinka. Teraz mógłbym powiedzieć, że jeżeli ciekawi Was, jaką decyzję podjąłem, to oglądajcie do końca, ale wiecie co? Nie znoszę takich zagrywek, tym bardziej, że zazwyczaj odpowiedź nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Tak byłoby też w tym przypadku, bo oczywiście nie mam zamiaru porzucać kanału, będę natomiast szukał rozwiązań, które pomogą mi publikować na nim częściej. Do tego jeszcze wrócę, ale najpierw podsumowanie. Do mojej kolekcji trafiło 145 komiksów, czyli o 28 mniej niż w 2022. Równocześnie, żeby odzyskać trochę miejsca na półkach, oddałem kilkadziesiąt albumów do zaprzyjaźnionej biblioteki. Nie wyszedłem na zero, ale i tak jestem zadowolony. Tytuły Kultury Gniewu i Lost in Time kupiłem bezpośrednio u wydawców. Albumy po angielsku trafiły do mnie za pośrednictwem sklepów Atom Comics oraz Azylu Comicsu, który ponownie zaczął mieć bardzo konkurencyjne ceny. Pojedyncze tytuły zamówiłem w księgarni internetowej Inkal, sklepie Manga Store oraz na Allegro. Natomiast całą resztę dostarczyła niezawodna i bezkonkurencyjna Gildia. Kiedy szykowałem to podsumowanie, okazało się, ku mojemu pewnemu zaskoczeniu, że większość z tych komiksów udało mi się przeczytać. A jakby tego było mało, nadrobiłem też zaległości z zeszłego roku i w efekcie moja hałda wstydu liczy obecnie, werble, 53 tytuły, bez omnibusów i książek. To 14 mniej niż rok temu i zawdzięczam ten czytelniczy sukces mojej córce, która potrafi już bawić się sama przez więcej niż 10 minut. Kolejne zaskoczenie. Kupiłem aż 26 komiksów wydanych przez Egmont. Dokończyłem złotą kolekcję Kajkę i Kokosza. Kupiłem kolejne integrale Armady. I pierwszy zbiorczy tom Skorpiona. To rozpocząłem zbieranie Tintina i tutaj pozwolę sobie na parę zdań komentarza. Integrale wyglądają bardzo dobrze. Zaokrąglone grzbiety, porządne szycie, dobry papier. Do jakości skanów też nie mogę się przyczepić. Świetna czcionka, nic nie zgrzyta w tłumaczeniu. To bardzo porządne wydanie, ale ta seria zdecydowanie zasługuje na jakiś wstęp, posłowie, omówienie. Kontekst powstawania kolejnych albumów Tintina jest niezwykle istotny. Życiorys autora, wpływ jaki wywarł on na komiks, nie tylko francuski, ale i światowy, powinien zostać przybliżony polskiemu czytelnikowi. Wypuszczenie takich gołych integrali to moim zdaniem duża wpadka. Tego typu dodatki znalazły się natomiast w tych albumach, ale domyślam się, że zostały one po prostu przetłumaczone z wydań oryginalnych, a więc jedyną zasługą Egmontu jest to, że ich nie wyciął z polskiej edycji. Nie lubię narzekać na Egmont, bo tyle osób to robi, że stało się to po prostu nudne, ale wychodzi na to, że jeszcze nie skończyłem. Mój pierwszy komiks. O albumach z tej serii nagrałem osobny odcinek, myślę, że trafiły do niej naprawdę świetne tytuły, ale rezygnuję z kupowania kolejnych tomów. Te beznadziejne, dmuchane okładki zajmują masakrycznie dużo miejsca. 15 takich albumów po 32 strony każdy zajmują prawie połowę mojej standardowej półki. Wyjątek zrobię tylko dla komiksów Michela Plessixa, które zasługują na lepsze wydanie, ale o tym zdaje się też już kiedyś mówiłem. Cody. Scenariusz to pomieszanie z poplątaniem, ale rysunki są świetne i zdecydowanie zasługują na większy format. Takie wydanie to jakaś pomyłka, a jakby tego było mało, to w moim egzemplarzu puściło szycie. Lepiej prezentują się klasyczne baśnie Disneya. Ciekawiło mnie, jak wyglądają komiksy z tej serii i po Królewnie Śnieżce doszedłem do wniosku, że wolę, aby moja córka po prostu obejrzała animację. Ta adaptacja nie wnosi nic nowego i nie za bardzo rozumiem, w jakim celu powstała. Nie planuję też w najbliższym czasie kupować kolejnych albumów z serii Smurfy i Świat Emocji. Mnie spodobało się średnio, córce wcale, ale może spróbujemy jeszcze do tego komiksu wrócić. W tym przypadku format jest idealny i myślę, że to byłby całkiem dobry tytuł do pierwszej samodzielnej lektury. Zakończę czymś pozytywnym, Malutki Lisek i Wielki Dzik to komiks absolutnie przecudowny.
trochę to zajęło, zanim udało mi się przeczytać pierwszy album córce, bo jesteśmy teraz na etapie, kiedy ciężko wprowadzić jakiekolwiek nowości. Ona ma już swoje ulubione książeczki, które czytamy w kółko i niestety większość z nich to kicia kocia, jak ja nienawidzę kici koci. W końcu się udało. Przeczytaliśmy Tam i pozornie nie zrobiło to na niej dużego wrażenia. Ale zaczęliśmy wracać do tego komiksu i zauważyłem jedno. Kiedy czytamy inne rzeczy, córka zwykle o coś dopytuje. Coś dopowiada, a czasami przestaje mnie słuchać, bo coś odciąga jej uwagę. W przypadku Malutkiego Liska i Wielkiego Dzika jest cisza i pełna koncentracja. Ona chłonie te ilustracje, tę historię i widzę, że ją przeżywa. W tomie drugim jest scena z mgłą. Nie będę jej spoilerował, ale ona zrobiła na niej tak ogromne wrażenie, że dostałem, mam nadzieję, tymczasowy zakaz wyjmowania tej części. Muszę dokupić resztę, a potem zrobię o tej serii osobny odcinek. Mua, złoto. Drugie miejsce, Kultura Gniewu i 16 komiksów, w tym 5 części Misia Zbysia, którego też zaczynam pomału czytać z córką. W przeciwieństwie do Malutkiego Liska i Wielkiego Dzika, ta seria nastawiona jest przede wszystkim na dostarczenie młodemu czytelnikowi jak największej dawki zabawy i pod tym względem nie ma obecnie na naszym rynku prawie żadnej konkurencji. O tej serii też zrobię kiedyś osobny odcinek, teraz powiem tylko, że jestem zachwycony pracą Norberta Rybarczyka. Tomasz Kaczkowski okazał się pod wieloma względami jego godnym następcą, ale jednak w nowych odcinkach Misia brakuje mi tego kolorowego szaleństwa z pierwszych tomów. To oczywiście nie zmienia mojej opinii o serii, zdecydowanie polecam ją wszystkim rodzicom. A jeżeli wasze dzieci są już nieco starsze, to koniecznie, koniecznie kupcie im bajkę Na końcu świata. Finał minimalnie mnie rozczarował, ale tak to już jest, że zakończenia w tego typu opowieściach rzadko kiedy dają 100% satysfakcji. W tym przypadku to było jakieś 80%, a więc całkiem blisko. Lucy. Ciekawy pomysł, ciekawe rysunki, szkoda tylko, że Patrick Norbert postanowił dodatkowo opisywać, co na nich jest. Nawet czytanie tego z głosem Krystyny Czubówny nie pomogło. Kalinki jeszcze nie przeczytałem. Pierwsze skojarzenia to Hilda i Gerda z Centrali. Mam nadzieję, że tej serii bliżej do tego pierwszego tytułu. Hotel Dziwny. Kiedy zamawiałem, brakowało pierwszego tomu, z lekturą poczekam na dodruk. W kolejce czekają też Binio Bill, Nadal w siodle, Hotel na skraju lasu i Fragmenty chaosu. Najpierw planuję jednak sięgnąć po Encyklopedię kreskówek wyssanych z miętówek, czyli antologię prac różnych autorów stworzonych w hołdzie Tadeuszowi Branowskiemu. Kupiłem ją w pakiecie z pocztówkami, torbą i plakatem. Format identyczny z nowymi wydaniami Bezdomnych Wampirów i Na co dybie, a w środku m.in. takie oto cuda. Na podium załapał się Ongryz z Tytusopedią, której w chwili nagrywania tego materiału jeszcze nie odebrałem, i z 13 lub 14 innymi komiksami. Nie do końca wiem, jak traktować zeszyt import-export. Kupiłem go na Kickstarterze razem z tym świetnym slipcase'em. W samym komiksie nie ma informacji o wydawcy, ale gildia wskazuje już na Ongryza. Tak więc Tytusopedia i 13 lub 14 innych komiksów, w tym aż 9 zeszytów. Oprócz nich figurki Stilos, wersja w kolorze i czarno-biała. Chciałbym zrobić odcinek porównawczy, tak jak z Podbojem Meksyku. Zobaczymy, czy znajdę czas. Bardzo ucieszyłem się ze zbiorczego Toshiro. Znałem tylko 3 komiksy z tym bohaterem, tutaj jest ich 7. Poczeka razem z Ringo i Jonathanem, aż przeczytam wszystko, co kupiłem w tym roku od studia Lane. W tej chwili jest to 11 komiksów. Nowego Slina zamówiłem, ale jeszcze go nie odebrałem. Chciałbym opowiedzieć wam więcej o tych tytułach w styczniu. Chciałbym. Zobaczymy, czy się uda. Druga 11 to komiksy od Lost in Time. Tutaj też nie za bardzo mam o czym w tej chwili opowiadać. Wspomnę tylko, że Ta, która mówi, to niezły komiks,
który mógłby być lepszy, gdyby nie fakt, że kończy się w najciekawszym momencie. Po 5 komiksów wprowadzili do mojej biblioteki Kurz i Mandioka. Tutaj oczywiście muszę wam pokazać czarno-białego Funky Kowala. Oczywiście planuję porównać go z innymi wydaniami. Planuję, słowo klucz. Wiem, że dla wielu z was to nie jest wydanie marzeń, ale nie oszukujmy się. W najbliższych latach na nic lepszego liczyć nie możemy. A tutaj nie ma tragedii. Jeżeli więc macie sentyment do tego tytułu, to śmiało kupujcie, póki dodruk się jeszcze nie wyprzedał. Z komiksów Mandioki pochwalę się dwoma tomami Blasta, oczywiście Wetui. Piękne tomiszcze. Jak ja się cieszę, że dożyliśmy czasów, kiedy my też możemy mieć takie ładne rzeczy na półkach. Mandioka to kolejny wydawca, który wyznacza pewne standardy tego, jak należy publikować komiksy. I nie chodzi o to, żeby każdy tytuł ładować w twardą oprawę i ozdabiać jakimiś pierdołami. Dla niektórych wystarczy po prostu porządne wydanie, które jakoś wygląda i nie rozpada się w rękach. Ale są też komiksy wymagające indywidualnego podejścia. Wie o tym Ongres, wie o tym Kultura Gniewu i wie o tym Mandioka. Blast to tylko jeden z przykładów. Sam komiks jest... Boję się polecać takie rzeczy, bo to nie jest coś, co ja utożsamiam z rozrywką. To opowieść o staczaniu się na samo dno w poszukiwaniu jakiejś nowej formy doświadczania świata. Tak przynajmniej wydawało mi się na początku, ale zakończenie wszystko wywraca. Nie powiem, że będziecie się przy tym komiksie dobrze bawić. Pewnie nie będziecie. Chyba, że coś z wami jest nie tak. Ale od czasu do czasu warto przeczytać coś takiego, chociażby po to, żeby przypomnieć sobie, z jak potężnym medium mamy do czynienia. A jeżeli chcecie pooglądać ładne obrazki, to Wędrowiec jest super. Jest tutaj nawet jakaś fabuła, ale to album do podziwiania. Ocean Miłości ma za to fajną historię, świetny niemy komiks, nie jest to poziom Pinokia Winschlusa, ale dystans pomiędzy tymi tytułami nie jest nie wiadomo jak duży. Od pozostałych wydawców kupiłem pojedyncze tytuły, wśród których zdecydowanie warto wspomnieć o Parkerze z Nagle Comics. Planowałem zdobyć tak zwaną edycję Martini, która ma większy format, slipcase zamiast obwoluty i fajnie wyglądającą skóropodobną oprawę. Różni się też i to bardzo ceną. I dlatego postanowiłem najpierw sprawdzić polskie wydanie. Co tu dużo mówić, jest świetne. Szkoda trochę tej oprawy i formatu, ale za takie pieniądze jakoś to przeboleję. Po tym jak Bartosz Sztybro i Krzysztof Ostrowski zostali uhonorowani nagrodą Hugo jako pierwsi Polacy w 70-letniej historii tego wyróżnienia, postanowiłem, że spróbuję zebrać tyle tytułów z ich nazwiskami, ile tylko mi się uda. W przypadku tego drugiego pana będzie to spore wyzwanie, bo to są rzeczy dawno już niedostępne w pierwszym obiegu. Z komiksami Bartosza Sztybra jest lepiej. Część tytułów można ciągle kupić w normalnej dystrybucji. Niektóre spodobały mi się bardziej, inne mniej, ale to nie o nich chciałem dzisiaj opowiedzieć. W trakcie moich poszukiwań musiałem w którymś miejscu zrobić literówkę w nazwisku i tym sposobem trafiłem na ten oto albumik autorstwa niejakiego Pysztora oraz tajemniczego rysownika ukrywającego się pod pseudonimem Jaszczur. Kapitan Mineta albo jak zaspokoić erotyczne potrzeby miłośnika komiksów. Ten album odmienił moje życie. Jerzy Limon napisał kiedyś takie piękne zdanie. Komizm miesza się z tragicznym namysłem nad kondycją człowieka. Namiętności walczą z rozumem. Piękno młodego ciała i twarzy ze starością i przemijaniem albo z nieszczęśnikami gnijącymi za życia z powodu chorób wenerycznych, osp, dżumy czy trądu. No, profesor pisał to co prawda o dziełach Szekspira, ale myślę, że gdyby dane mu było przeczytać chociażby wybitną historię XII, ten komiks trzeba wznowić. Kulturo Gniewu, musisz! Po 13 latach od pierwszego wydania postanowiłem w końcu przeczytać Blaira. Wrażenia po pierwszej części mam mieszane, ale jestem zaintrygowany i chcę poznać ciąg dalszy. Czy warto wspomnieć o czymś jeszcze? Elemental skusił mnie tylko cydem. Świetny komiks, szkoda, że autor nie zdążył zamknąć tej historii.
z centrali kupiłem Gerdę. To takie mało oryginalne fantasy dla nieco starszych dzieciaków i to jedna z moich zakupowych wpadek. Kolejny dungeon od Timofa. Dylan od Tore. Ciąg dalszy Edenu, kontynuacja Torpedo. Miasto innych Skabum. I chyba możemy przejść do wydań oryginalnych. Pewnie jesteście ciekawi tego maluszka. Pokażę go na końcu. Najpierw Niezwyciężony, tom trzeci kupiony w promocji Azylu Komiksu, tom czwarty w przedsprzedaży na Atomie. Skusiłem się na limitowaną edycję z autografami i udało mi się trafić całkiem sympatyczny numer. Za polskie wydanie odpowiada Egmont, który opublikował już całość serii w 12 tomach, a ta edycja będzie liczyła ich najprawdopodobniej 6. Ktoś może zapytać, po grzyba przypłacasz za jakieś superhero i kupujesz to w oryginale? Po pierwsze, to jest bardzo dobre superhero. Miejscami zabawne, miejscami wzruszające, sprawnie posługujące się tymi wszystkimi gatunkowymi kliszami, które tak strasznie wkurzają mnie w najnowszych wypustach Marvela i DC. Tutaj największe bzdury są serwowane z takim wdziękiem, że nie mogą tego nie polubić. Po drugie, Corey Walker i Ryan Oatley nie są może jakimiś geniuszami ołówka, ale buzia sama mi się szczerzy, kiedy widzę takie rysunki w takim formacie. Jest jeszcze po trzecie i po czwarte, ale to sobie zostawiam na inną okazję. Dwa następne maluchy to klasyczne historie Marvela w tak zwanej Gallery Edition. Do tej pory w tym formacie ukazało się z 16, może 17 tytułów. Ja kupuję tylko wybrane. Na te zdecydowałem się z uwagi na rysownika. Obie historie zilustrował Tim Sale i zobaczcie sami, jak wspaniale to wygląda. To są wbrew pozorom budżetowe wydania na nie najlepszym papierze. Nie jest to aż taka cienizna jak w omnibusach, ale niewiele brakuje. Skoro o omnibusach mowa, w mijającym roku kupiłem 3, w tym tę ogromną pomyłkę. Mogę winić tylko siebie, bo przecież wystarczyło spojrzeć na tytuł, żeby zorientować się, z czym będę miał do czynienia. Chociaż zastanawiam się, od czego to zależy, bo taki klasyczny Superman, pisany dla dzieci, pełen standardowych superbohaterskich głupotek, a czytam go i znowu mam 12-13 lat i cieszę się jak z nowego komiksu TM Semik. A tutaj... Główna seria nie była jeszcze taka zła, ale w większości tych historii pobocznych nie dałem rady dokończyć. Przy X-Menach z lat 80. i 90. takiego problemu nie mam. Może ktoś z Was pomoże mi wyjaśnić tę zagadkę. Upadek Camelotu to akurat nowsza historia, bo z 2006 roku i jeszcze jej nie przeczytałem. Kupiłem zachęcony pozytywnymi recenzjami i to był chyba błąd, bo przeglądam ten album i widzę, że strasznie dużo się tutaj dzieje. Chyba aż za dużo, ale może to tylko pozorny chaos. Słyszeliście kiedyś o Artist Edition? To linia wydawnicza prezentująca pracę wybranych twórców w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginalnych plansz. Twarda oprawa, ogromny format, a to tutaj to Artisan Edition, czyli taka wersja dla ubogich. Skany oryginałów pomniejszono i zapakowano w miękką oprawę ze skrzydełkami, dzięki czemu można było obniżyć cenę okładkową ze 125 do niecałych 40 dolarów. Czy za takie pieniądze warto? Niekoniecznie. Podoba mi się pomysł na te wydania, mam nadzieję, że doczekamy się czegoś podobnego u nas, z tym, że wolałbym, żeby to było coś zbliżonego do tych ogromnych Artist Edition, a nie do tego albumu. Te prace w pomniejszonym formacie po prostu nie robią aż tak dużego wrażenia i chociaż nie nazwałbym tego zakupową wpadką, to jednak jeżeli będę chciał kiedyś postawić sobie na półce coś podobnego, to zainwestuję w droższy odpowiednik. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak on wygląda, to zajrzyjcie na kanał Komiksowej Nawijki i poszukajcie odcinka ze Spider-Manem w Artist Edition. To tyle jeśli chodzi o superbohaterów, a teraz spójrzmy na Star Treka. Chociaż może jednak nie patrzcie, bo to jest paskudnie narysowane. Z takimi ilustracjami komiks musiałby mieć niesamowitą fabułę, żebym zdecydował się na zakup kolejnych tomów, a tutaj fabuły są przeciętne. Trzymają ducha telewizyjnego Star Treka i być może fani tego serialu ocenią je łagodniej, ale ja zawsze wolałem Babylon 5, więc... Chociaż szanuję oryginalną serię i darzę dużym sentymentem Next Generation, Voyager też miał momenty. Fanem jednak nie jestem i swoją przygodę z tym komiksem zakończę na tomie drugim. Za to na 100% kupię kolejne kompendium z przygodami Ricka i Mortiego. Kiedy zacząłem to czytać, pomyślałem, ale lipa,
to jest dokładnie takie samo jak serial. A kiedy skończyłem pierwszą historię, pomyślałem, ale fajnie, to jest dokładnie takie same jak serial. Wariackie pomysły, świetne dialogi, mnóstwo czarnego humoru i dobrze rozmieszczone momenty skłaniające do chwili refleksji. Znalazłem tutaj wszystko to, za co pokochałem animację. Jeżeli nie jesteście jej fanami, to nawet nie próbujcie, ale jeżeli tak jak ja wyczekujecie nowych odcinków, to kupujcie w ciemno. U nas komiksy z tej serii wydaje, oczywiście, Egmont, w tomach liczących sobie trochę ponad 100 stron. Wychodzi taniej niż to wydanie zbiorcze, ale jakoś nie wyobrażam sobie ryka mówiącego po polsku. Zostaję przy oryginale. Zamierzam za to odpuścić sobie kupowanie kolejnych numerów Eerie i Creepy. To klasyczne magazyny z komiksami grozy wznowione przez Dark Horse w miękko-okładkowych albumach zbierających po 5 numerów. Dużo świetnych rysunków, fabuły takie, jakich można się spodziewać po komiksach z lat 60. i 70., chociaż trafiają się perełki. Jest ich jednak za mało, żebym czuł potrzebę kupowania następnych tomów. To jest coś dla wielbicieli komiksowej pulpy, do której się nie zaliczam. Dark Horse wydawał też ten zbiór w twardych oprawach, co uważam za przerost formy nad treścią, ale jeżeli ktoś wolałby taką edycję, to znajdziecie niektóre tomy w sklepie Atom Comics i w Azylu Komiksu. Od tego wydawcy dostaliśmy również wznowienie dawno wyprzedanego Big Guy and Rusty the Boy Robot ze scenariuszem Franka Millera i rysunkami zadziwiającego Jeffa Droa. W zamierzchłych czasach ten album ukazał się w Polsce nakładem Egmontu i chyba najwyższy czas, żeby ktoś go wznowił. A mówiąc ktoś, mam na myśli Kaboom, dzięki któremu dostaliśmy Kowboja z Shaolin. Mam nadzieję, że pójdą za ciosem. W środku znajdziemy pojedynek robotów z potworami, czyli jedną wielką rozwałkę rozciągniętą na 71 stron. Reszta to dodatki, czyli galeria okładek, dodatkowa historyjka z Rustym i parę stron z ilustracjami. Dark Horse wznowił też Dena, który znalazł się w drugim tomie kolekcji komiksów Richarda Corbena. Moje oczekiwania co do tego albumu rosły z każdym wpisem Jose Villarubi, który odpowiadał za jego przygotowanie. Wszystkie plansze zostały ponoć zeskanowane z oryginałów i poddane obróbce w celu uzyskania jak najlepszej jakości. Poprawiono liternictwo, dymki i kolory, które w tej wersji mają być najbliższe wizji artysty. Pierwszy zawód przeżyłem już przy okazji poprzedniego tomu, kiedy okazało się, że Dark Horse nie wyda tej kolekcji w formacie swoich Library Edition. Potem zacząłem trafiać na recenzję Dena, które również nie były zachęcające. Posiadacze pierwszych wydań tego komiksu zwrócili uwagę, że w nowej wersji skany są nieostre i widać na nich mniej szczegółów. Na YouTubie można znaleźć film, na którym zestawiono tę wersję z niemiecką edycją z 1991 roku i rzeczywiście, te różnice widać od razu, co każe zastanowić się, czy nie zepsuto czegoś w druku. Martwi mnie jeszcze coś innego. Villarubi pracował również nad odrestaurowaniem oryginalnych kolorów klasycznych komiksów o potworze z bagien. Przy tej okazji opisał, jak to prosił, aby DC wypuściło ich wznowienie na matowym papierze, zastosowanym wcześniej przy okazji wydania 4-4 Vendetta w edycji Absolute. Było to jednak niemożliwe i Villarubi obawiał się, czy użyty zamiennik nie zepsuje efektu jego pracy. Okazało się, że wszystko wyszło tak jak należy, a opowiadam wam o tym, bo ta historia pokazuje, jakie znaczenie może mieć to, na jakim papierze wydrukowano dany komiks. I teraz wracamy do Dena, który ukazał się na grubej matowej kredzie. Nie potrafię oczywiście powiedzieć, czy ten fakt wpłynął na to, jak wygląda ten komiks, ale jego pierwsze wydanie ukazało się w latach 70. I chyba można założyć, że pracując nad kolorami, Corben brał pod uwagę, jak będą one wyglądały na dostępnym wówczas papierze. Jeżeli ta edycja miała umożliwić nam zapoznanie się z tym komiksem w formie najbardziej zbliżonej do wizji autora, to czy wydawca nie powinien uwzględnić również tej kwestii? Być może tak zrobiono i okazało się, że kreda to najlepszy wybór, ale jest też możliwość, że Dark Horse poszedł po prostu na łatwiznę. U nas kolekcja Corbena ukaże się nakładem Kultury Gniewu, a więc wydawcy, który rozważnie wybiera papier do swoich publikacji. Mam nadzieję, że i tym razem weźmie on pod uwagę różne opcje. A gdyby jeszcze powiększył nieco format? Chociaż to pewnie podbiłoby cenę, co przełożyłoby się na mniejszą sprzedaż i postawiło pod znakiem zapytania publikację następnych części. Niech po prostu zrobią tak, żeby było dobrze. Zasługujemy w Polsce na więcej Corbena. Przydałaby się nam też taka budżetowa kolekcja komiksów Jodorowskiego, chociaż nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek się jej doczekali. Ponoć ma ona liczyć 12 tomów i jeżeli to się potwierdzi, to znaczy, że jesteśmy właśnie na półmetku.
Zapłaciłem za ten album w przedsprzedaży 144 zł bez jednego grosza. Na Gildii samą szaloną można było kupić najtaniej za 123 zł 90 groszy. Tylko że w tym wydaniu dostałem dodatkowo pokręcone opowieści i króciutki komiks dług, czyli ponad 100 stron więcej. Coś za coś, format jest mniejszy niż w przypadku polskiej edycji. Magnetic Press wyhamowało z kolekcją Topiego i wypuszcza teraz jeden tom rocznie. Do tej pory ukazało się ich 9, 10 jest już w zapowiedziach. Myślę, że niektóre z nich, jak na przykład 5 i 6, spokojnie można by połączyć. Najnowszy tom też do najgrubszych nie należy, 124 strony, 7 komiksów w przypadkowej kolejności. Można by tę edycję brać i dopracować, ale chwała za to, że w ogóle się ukazała, bo to właśnie ona jest podstawą polskiego wydania. Nakładem Lost in Time ukazało się już 5 tomów. Swoją drogą ciekawe, jak sprzedaje się Galeria Topiego. Magnetic wydał już 3 tom i zebrane w nim ilustracje są już bardzo sensownie ułożone. Ten album podoba mi się bardziej niż Bestiariusz i zdecydowanie bardziej niż Sceny Biblijne. To co prawda nie komiks, ale i tak wam pokażę. Masterpiece of Fantasy Art w wersji mini nie polecam. Jeżeli już chcecie kupić coś od Taschen, to przyoszczędźcie i zdecydujcie się na któryś z ich ogromnych albumów. Coś takiego może jedynie zaostrzyć apetyt na więcej. Kolejna kolekcja w mojej kolekcji, Mobius Library. 5 tomów kupionych na wyprzedaży w Atomie, planowany na przyszły rok tom 6 jest już zamówiony. Kiedy dostanę Majora, opowiem wam o tym wydaniu więcej. A teraz mój najbardziej udany zakup z 2023 roku. Thalamus, The Art of Dave McKean. Dwutomowa publikacja z pracami tego genialnego rysownika w formacie, na które moje półki nie były gotowe. Te albumy również zasługują na osobny materiał, więc teraz pokażę wam tylko parę stron. Piękne wydanie, kupując je zrobiłem sobie wspaniały prezent. Mam nadzieję, że ten przegląd chociaż trochę wynagrodził wam moją małą aktywność w ostatnich miesiącach. Cieszę się, że mimo wszystko zostaliście ze mną, a nawet trochę was przybyło. Subskrybuje mnie aktualnie 1307 osób, czyli o 142 więcej niż rok temu. Dzięki wam udało mi się uzyskać 31 500 wyświetleń, a oglądaliście mnie w sumie przez 1700 godzin. Duży spadek w porównaniu do 2020 roku, ale mogło być znacznie gorzej, bo przypomnę, sezon zamykam jedynie z 8 nagraniami. Najważniejsza dla mnie liczba to ilość tak zwanych powracających widzów. Dostępne dane dotyczą tylko ostatnich 90 dni i tutaj jest lepiej niż było. Aż 777 osób zagląda do mnie regularnie. To 52 osoby więcej niż rok temu. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną przez następne 12 miesięcy, a może i dłużej. Co planuję w przyszłym roku? Powrót do korzeni, czyli mniej szczegółowe prezentacje większej liczby tytułów. Coś na kształt dawnych przeglądów moich komiksowych zakupów. Mam nadzieję, że przygotowanie takich materiałów będzie zabierało mi mniej czasu i dzięki czemu będzie pojawiało się ich więcej. Uspokajam, nie zamierzam całkiem rezygnować z dokładniejszych omówień. W każdym miesiącu będę chciał wybrać jeden komiks, któremu poświęcę cały odcinek. Trzymajcie kciuki, żeby to wypaliło. Na koniec gorące podziękowania dla wszystkich, którzy lajkują, udostępniają i komentują moje filmy i gorące sylwestrowo-noworoczne pozdrowienia dla wszystkich komiksowych youtuberów. Rok 2024 zaczniemy od przeglądu komiksów Studia Lane. Zapraszam już w styczniu. Do usłyszenia. Cześć.